Drugi charytatywny turniej w siatkonogę. Impreza sportowa, ale był to sport o wielkim sercu i z wielkim pomaganiem w tle. Bo pomaganie jest dziecinnie łatwe. Pomaganie jest bardzo przyjemne. Pomaganie mamy w sobie. Wystarczy to tylko odkryć i pomagać. A pomagać jest komu? Potrzebujących, słabszych, bezradnych czy chorych nie brakuje wokół nas. Wystarczy się rozejrzeć i pomagać. Pomogli organizatorzy drugiego charytatywnego turnieju w siatkonogę, zorganizowanego 21 grudnia w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 w Kraśniku. 18 drużyn walczyło o podium, ale nie medale były najważniejsze. Najważniejsze były dzieci. Rozgrywamy dzisiaj drugi charytatywny turniej w siatkonogę. Jest to inicjatywa w celu wsparcia dzieciaków z Domu Dziecka i 10-letniej Laury z porażeniem mózgowym i małogłowiem. Postanowiliśmy kontynuować ten turniej. W zeszłym roku fajnie się udał. Jeśli możemy pomóc, to robimy. Odzew zawodników ze środowiska jest bardzo duży. Grają z nami Damian Szymański, Marcel Kotwica, Rafał Król czy Filip Droz widoczni na plakacie, ale jest również reprezentant kraju Tomek Brzyski, który przywiózł też swoje koszulki. Naprawdę duże przedsięwzięcie. Działamy. Działamy. Bardzo dobrze powiedziane. Można zasiąść na krześle przed telewizorem, ale działanie jest znacznie lepsze niż nuda. Sport sportem, rozgrywki rozgrywkami, jednak najważniejsza tego dnia była pomoc dzieciakom, które w swoim życiu mają trochę gorzej niż my. A pomagać można było na różne sposoby. Mamy niepełnosprawnych dzieci przygotowały kiermasz ciast, takich domowych. Ten kiermasz był jedną z form wsparcia, a ciasta były naprawdę wyśmienite. Zawodnicy, nie zważając na to, co dzieje się dookoła, zawzięcie rywalizowali między sobą, pokazując kunszt zdobyty na treningach, a dookoła działo się dużo. Kiermasz ciast, rozwieszone koszulki i inne gadżety przeznaczone na licytację, bo licytacja była jednym z najważniejszych punktów programu. Pieniądze zdobyte przekazane zostały Laurze, 10-letniej dziewczynce z porażeniem mózgowym i małogłowiem. Laura od organizatorów już przed rozpoczęciem licytacji dostała czek na 7 000 zł. Laura zrobiła to z pomocą swojej pani ze szkoły. Proszę bardzo. Dziękujemy bardzo. Licytacja wywołała spore emocje wśród osób, które chciały nabyć sportowe trofea. Pierwsza koszulka Damiana Szymańskiego, zawodnika Kraśnickiej Stali, reprezentanta kadry narodowej, została sprzedana. Po raz drugi i sprzedana panu. 700, przepraszamy bardzo, cofamy trzecie. Pan Artur Domański właśnie dał 700 zł. Przepraszam, pan marszałek. Pan burmistrz? 800, po raz pierwszy. Pan prezes Jasiński, 900. Po raz pierwszy. Chyba pogodził. Po raz drugi. 1000, pan burmistrz Wojciech Wilk. Brawo, brawo. Słuchajcie, 1000 zł. Po raz drugi. I po raz trzeci. Zapraszam. Pierwsza koszulka została sprzedana za 1000 zł, a wylicytował ją burmistrz Kraśnika Wojciech Wilk. Walka była zacięta, ale cel szczytny, więc nikt nie żałował pieniędzy. Oprócz licytacji przekazane zostały także prezenty dla podopiecznych Domu Dziecka w Kraśniku. Podopieczni placówki marzyli o Xboxie na święta. Udało się nam to marzenie zrealizować. Jesteśmy bardzo wdzięczni panu burmistrzowi, bo to od niego mamy ten prezent dla dzieciaków. Starostwo powiatowe ufundowało do kompletu telewizor. To prezenty na pochmurne dni. A latem... Wielkie podziękowania dla pani kierownik MOPS Kraśnik, która również wsparła naszą imprezę i z tego, co pani dyrektor Domu Dziecka mówiła, że również trampolina jest mile widziana u nich. Także to już mamy. Cieszymy się bardzo, że udało się nam to już teraz zabezpieczyć. Resztę, co nam się uda, przekazujemy Laurze i dzieciakom, także
jeszcze raz chciałem serdecznie podziękować za to, co już mamy i liczymy na więcej. A ja jeszcze dodam, że ta impreza nigdy by się w życiu nie udała, jakby nie ci wszyscy ludzie, którzy tutaj siedzą, którzy się spotkali, przede wszystkim na plakacie sponsorzy. Bardzo wam serdecznie dziękujemy za to wszystko. Dziękuję bardzo. Pomysł jest genialny, zwłaszcza, że niewiele osób wie o potrzebach domu dziecka, czy naszego, czy w ogóle potrzebach domów dziecka. My musimy włączać się w akcje społeczne, musimy propagować nasz styl życia również w domu dziecka i potrzebujemy też kontaktu z ludźmi. Chcemy, żeby wiedzieli, że są dzieci, które potrzebują pomocy, które potrzebują integracji społecznej i potrzebują również bardzo dużo uwagi. Mamy swoje potrzeby jak każda placówka, dlatego cieszymy się, że zbierane są pieniądze na taki cel jak na przykład zakup telewizora, o który prosiliśmy. Bardzo dziękuję organizatorom i sponsorom, którzy się zgodzili na to, żeby zakupić nam taki sprzęt, prawda? Chłopcy bardzo się cieszą z Xboxa, także to jest też ogromne dzięki dla wszystkich, którzy ufundowali ten sprzęt. Także jesteśmy chętni, jesteśmy otwarci, zwłaszcza, że bardzo dużo z tego czerpiemy. Cieszę się, że nie tylko my, że włączyli Państwo, organizatorzy, również sponsorzy w tę akcję. Dzieci, które też potrzebują pomocy, bo te historie też są nieznane ludziom. A dzięki temu możemy pomóc im oficjalnie. Także jesteśmy z wami, pomagajcie, a my również będziemy się odwdzięczać, myślę, że troską o dzieci, które tego potrzebują. Skromne dziękuję od Ernesta dla darczyńców. Bardzo dziękuję, jesteśmy bardzo radośni z tego prezentu. Podczas turnieju zbierane były pieniądze dla Laury. Łącznie otrzymała ona 10 tysięcy złotych na rehabilitację, bo pomaganie jest dziecinnie proste. No to dla mnie jest jakby zaszczyt i to, że ja mogę pomóc dla domu dziecka i to jest taki turniej charytatywny, gdzie możemy wspomóc tą też dziewczynkę, która jest 10-letnia i ma porażenie mózgowe i to jest dla mnie naprawdę fajny turniej, że mogę tu przyjechać, pokazać się, załatwić parę koszulek, żeby była fajna licytacja i te pieniążki, żeby po prostu trafiły tam do tych osób i jakby one miały troszkę łatwiej. Przypomnijmy, że Damian to chłopak z naszego kraśnickiego podwórka. Ja tu zostałem wychowany od młodzieńczych lat, gdzieś tam sam się wychowywałem na tych blokach tutaj, grałem w piłkę, uczyłem się od podstaw tego wszystkiego. Także co roku jak tu wracam, to bardzo miło to wspominam i to jest dla mnie po prostu, nie zapominam o swoich bliskich, tak samo o takich inicjatywach tutaj, jak dzisiaj powstały ten turniej. Druga edycja turnieju charytatywnego w Siatkonogę zakończyła się wielkim sukcesem. Wszyscy zostali bohaterami, zawodnicy, licytujący, kibice, bo pomagać jest dziecinnie łatwo. A przypomnę, potrzebujących jest bardzo dużo. Pamiętajmy o słabszych, o zwierzętach, o chorych, o samotnych każdego dnia, nie tylko od święta.